Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. Gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Oto słowo Boże. To jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 7, wersety od 1 do 10 włącznie. No myślę, że koncentrujemy się na uzdrowieniu i również koncentrujemy się na wierze, bo tu Jezus podkreślił, jak silna, podziwiał to, można powiedzieć, jak silna była wiara setnika. Ale kiedy słuchałam dzisiaj tego słowa, to przyszło mi tak jedno takie skojarzenie, że tu jest też ważne posłuszeństwo. Bo ten setnik odwołuje się do własnego doświadczenia. Ma pod sobą żołnierzy, wydaje im rozkazy, a oni go słuchają. Robią dokładnie to, co im poleca. I on, kierując się własnym doświadczeniem, przenosi to na relacje z Jezusem, o którym na pewno słyszał, jak wielkich rzeczy dokonuje. Bo Jezus chodził, nauczał, ale też dokonywał wiele znaków, dokonywało się wiele cudów, uzdrowień, uwolnień, a nawet wskrzeszeń. I on musiał to wiedzieć. I jemu jako przełożonemu, można powiedzieć, żołnierzy, tak się to kojarzyło, że jeżeli Jezus dokonuje takich rzeczy, to znaczy, że ma władzę. A jak ma władzę, to można mu zaufać i okazać mu posłuszeństwo. I jeżeli Jezus wypowiada jakieś słowo, należy to przyjąć. I on tak właśnie zrobił. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. To jest właśnie uwierzyć i zaufać Bogu, któremu wszystko podlega, który wszystko może. To jest właśnie posłuszeństwo. Myślę, że często nie zastanawiamy się nad tym.